Dziś prawdziwy spektakl. Mamy nadzieję, że żadna z nich nie zawiedzie i zobaczymy sporo ofensywnej linki. Zostańcie Państwo z nami. Johan Cruyff Arena, położony w Amsterdamie, słynny obiekt piłkarski, już czeka na dzisiejsze zmagania. Witając się z Państwem, zapraszamy do wspólnego oglądania. Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentowania tego meczu razem z Jackiem Laskowskim. Liczymy, że dzisiejszy mecz będzie obfitował w porywające akcje i piękne gole. No, chyba każdy się ze mną zgodzi, że mamy co do tego meczu wysokie oczekiwania. No, myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Sędzia to widzi, ale wstrzymuje się z użyciem gwizdka. Teraz tylko trafić! Tak jest! Bramka! Ależ pięknie nam się przywitała! Bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. Rafael. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Ta akcja Saints może przynieść owoce. Podanie przejęte, dobra decyzja. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. W terminologii tenisowej to taki niewymuszony błąd. Dobra, teraz piłka na dobieg, będzie groźnie. Dobre, szybkie wyjście, ale okazało się, że jednak nieco zbyt szybkie. Chorągiewka w górze, spalony. Szkoda, bo to była bardzo dobra piłka, tylko zagrana o ułamek sekundy za późno. Ale tak się dziś gra, żeby zaskoczyć obronę. Trzeba ryzykować, grać na granicy offside'u i czasem się udaje. Niebezpieczeństwo zażegnane, atak powstrzymany. Lukas. Piłkę przejęli rywale. Zamora. Zawodnicy Saints zaczynają budować akcję. Świetnie teraz interweniował. Mogło być bardzo, bardzo groźnie. Saints atakują wolnym skrzydłem. Czy będzie z tego remis? Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Zamora. A teraz znakomite dogranie. Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Na 11 metr z rogu. Spokojnie sobie klepią. Szukają szansy na odrobienie straty. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. Binnenkort komen weer spaarkaarten voor knuffels, bekers en andere prachtige cadeauartikelen. Houd de website in de gaten. I strata piłki. Może
Może być zaraz groźnie. Jeszcze mogą szukać dobitki. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Skorzystajmy z okazji i przyjrzyjmy się powtórce sytuacji, po której padła bramka. Golkiper zdołał jeszcze odbić ten strzał lecący w długi ruch, ale niewiele mógł już zrobić przy dobitce. Miał trochę pecha przy tej interwencji. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Rafael. Tracą teraz piłkę. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Nie udało się utrzymać przy piłce. Ależ teraz okazja! Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Abu. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Przed niej urody. Górna piłka. I zaczynamy zza linii bocznej. Precyzyjna centra, będzie gorąco. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. To był strzał z ostrego kąta. Trudny, ale przede wszystkim nasuwa się pytanie, czy w ogóle konieczny. Strzelać trzeba z głową. Takie wyraźne pudło tylko osłabia pewność siebie na przyszłość. Dwa razy pomyśli, nim podejmie próbę. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Drużyny znów wybiegły na murawę. Zespół Saints w pierwszej odsłonie spotkania został stłamszony. Muszą wiele zmienić w swojej grze, jeśli chcą mieć szansę w tym spotkaniu. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Zbyt mocne to podanie. Trafi do bramkarza. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Taren. Dobra, teraz poszła piłka. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji.
Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Uwaga, wychodzi sam na sam. Ależ tu było niebezpiecznie. Sytuacja 1-1 z bramkarzem. Nie przynosi owoców w postaci bramki. Niezwykłe. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. Lukas. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Piłka wraca do środka. Aj! Teraz pięknie do broni. Uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Teraz musi! Znakomita interwencja. Znakomita. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy aut. Dobre przerwanie akcji rywala. Sanchez. Może teraz znajdą tutaj lukę. Świetnie, teraz zablokowany. Blok, znowu wie, gdzie się znaleźć. Cóż, chorągiewka w górze, spalony. No niestety, Tomku, trzeba tu było zaczekać na powrót. Przecież widać było od razu, że zagrywa na pozycję spaloną. Łatwa strata, szkoda. Czy uderzy celnie? Ach, teraz wydawało się, że ta piłka wyląduje w bramce. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę. No i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nimi walkę. Są w znakomitej formie. Rzut z autu. Abu. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Ależ okazja teraz. Wspaniała teraz ta interwencja w obronie. Kibice się ożywili. Przegrywają dwiema bramkami, jeśli wykorzystają ten korner. Wciąż mogą coś tu ugrać. Uwaga, okazja. On jest niemożliwy. Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo. Głęboko w pole karne zagrywa. Pewna interwencja. Łatwy strzał. I po akcji strata. Decyduje się na strzał. Piłka odbita od zawodnika drużyny broniącej. Zaczniemy od narożnika boiska. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Dobrze wybija, zmarnowany rzut rożny. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Centra posłana w pole karne, jest groźnie. Takich sytuacji na kontaktowego gola nie wolno marnować. Iskierka nadziei zgasła tak szybko, jak się pojawiła. Tak, a zegar jest bezlitosny. I wycofanie na przedpole. Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszet. Zamora. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Tak jest! Bramka! Tutaj już nic nie ma prawa się zmienić. Z pewnością poznaliśmy zwycięzcę meczu. Zobaczmy ponownie wyśmienite zagranie Lobenu. Piłka mija górą obrońcę. Może za bardzo się wysunął. A sam strzał był już formalnością. Z takiej odległości ciężko nie trafić.
Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Jest dużo miejsca na skrzydle. Ależ teraz piękne podanie górą. Uwaga! I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! Wspaniałe uderzenie z woleja! Sanchez. Zamora. Pozostało już tylko 120 sekund. Abu. Robi się coraz groźniej. No i rozpoczną teraz z narożnika boiska. Teraz z rogu na 11 metr. Ostatni gwizdek. Sędzia kończy to. Poza wyraźną porażką, myślę, że sztab trenerski będzie miał sporo uwag i pretensji.